podłączenie interfejsu. Kable muszą być całkowicie osłonięte i wyposażone w metalowe lub metalizowane osłony wtyków. Osłonięte przewody są wymagane, żeby zminimalizować zakłócenia elektryczne. Kable transmisji powinny być możliwe jak najkrótsze, zalecane około 1,8 m. Nie należy mocno wiązać kabli transmisji z kablami zasilającymi, nie przywiązywać kabli transmisji danych do elementów przewodzących. Wyłącz zasilanie drukarki. Użyj kabla USB dostarczonego razem z drukarką. Jeżeli używasz innego kabla, powinien posiadać oznaczenie USB, aby być kompatybilnym z wersją USB 2. Plug and Play USB ułatwia instalację. Kilka drukarek może wspólnie korzystać z jednego portu, koncentratora USB. Gniazdo USB. Podłącz kabel USB. Złącze zasilania musi być włożone do gniazda zasilania z tyłu drukarki przed odłączeniem kabli transmisyjnych. Musisz dostarczyć wymagany kabel interfejsu dla aplikacji. Wymagany kabel zgodny z RS-232 powinien zawierać wtyk DB9P męski, aby podłączyć się do portu szeregowego drukarki. Drugi koniec kabla łączy się z komputerem. W zależności od szczególnych wymagań interfejsu, kabel prawdopodobnie musi być crossover. Wczesny model EPL drukarek Zebra zazwyczaj wymagał połączeń sygnałowych prosto przez kabel, no crossover. Aby uzyskać więcej informacji, przeczytaj instrukcję. Złącze zasilania musi być włożone do gniazda zasilania z tyłu drukarki przed podłączeniem lub odłączeniem kabli transmisyjnych. Aby zablokować kabel, obróć pokrętła. Musisz dostarczyć wymagany kabel interfejsu dla aplikacji. Wymagany kabel musi mieć 25 V typu D, męskie złącze i złącze równoległej transmisji danych. Złącze zasilania musi być włożone do gniazda zasilania z tyłu drukarki przed podłączeniem lub odłączeniem kabli transmisyjnych. Odszukaj etykietę z adresem MAC drukarki, aby zapisać unikalny numer urządzenia w sieci. Będzie on służył przy pisaniu adresu IP drukarce. Znaki następujące po EN. Jest 6 szesnastkowych par numerów oddzielonych dwukropkiem. Zapisz ten ciąg znaków będący adresem MAC. Drukarka wymaga kabla UTP-RJ45 Ethernet, CAT5 lub lepszego. Aby uzyskać więcej informacji na temat instalacji drukarki w sieci, zapoznaj się z przewodnikiem na stronie Zebra.net. Złącze zasilania musi być włożone do gniazda zasilania z tyłu drukarki przed podłączeniem lub odłączeniem kabli transmisyjnych.